Wiesz, co chciałem ci jeszcze zapytać jedną rzecz, a propos związku w sumie, skoro weszliśmy na ten temat, bo ostatnio gadałem z Julką Żugaj, która powiedziała mi, że z Maćkiem, że ta relacja gdzieś tam jest, natomiast oni bardzo chcą, żeby ona nie była medialna. Ty dzisiaj tworzysz z Marcinem związek, tak jak mówisz, medialny, pojawiacie się razem nawet na okładkach płatków, na Instagramie. Jak długo ukrywaliście ten związek? I jak się w tym odnajdujecie? Okay. Jednak, że ludzie was, wiesz, teraz postrzegają już jako nie dwa osobne człony, tylko... No tak, tak. Faktycznie, jakby teraz już jest to w opinii publicznej, że jesteśmy razem, choć i tak z Marcinem staramy się, żeby nasz związek i tak był... Nie nagrywamy raczej filmów razem, typu kto zna się lepiej. Nie robimy z naszego związku jakiegoś kontentu. Płatki w ogóle mieliśmy zaplanowane, że robimy razem, zanim w ogóle byliśmy razem. Dlatego, że Marcin w ogóle miał robić płatki jeszcze wcześniej. Potem po pewnej sytuacji okazało się, że płatki będę robiła tylko ja i po prostu mieliśmy być razem jakby z tymi płatkami, dlatego tak wyszło. To, że byliśmy razem, to w ogóle nie miało żadnego podłoża, że robimy płatki, no nie? Tak, bo jakieś komentarze pojawiły też, tak. I to wszystko jest gdzieś tam wydyscyplinowane, Więc wiadomo, że no będziemy się pokazywać razem na Instagramie czy w social mediach, bo po prostu i ja i Maciej jesteśmy influencerami i na tym polega nasza praca. I jesteśmy razem, więc na jakichś eventach się też pojawiamy razem, ale nie zamierzamy też jakoś bardzo pokazywać, tak, no nie będziemy się raczej dzielić jakoś mocno naszym życiem prywatnym w internecie. Mi też na tym zależy, bo czuję się komfortowo przez to w tej relacji. Czuję się bezpiecznie, tym bardziej, że ludzie nie są pozytywnie nastawieni do tego, więc po prostu tak jest mi lepiej. A my się zaczęliśmy spotykać, no tak naprawdę nasza relacja weszła na taki poziom, powiedzmy już nie koleżeński, przyjacielski, po wyjeździe na nartach, tak się zbliżyliśmy na nartach, jak byliśmy w Słowacji. A tak, to wcześniej mieliśmy już kontakt, spoko, bo spędziliśmy razem Sylwestra, widzieliśmy się w Wigilię, bo jesteśmy obydwoje ze Śląska, już tak po prostu, tylko że wtedy, wiadomo, no po prostu spotkaliśmy się tak bardziej po koleżeńsku, a potem jakoś to się rozwinęło, no nie? No, już tyle czasu minęło w sumie, więc mam nadzieję, że ludzie też tego nie będą oceniali, że nie wiem, że my tutaj robimy tym związkiem komuś na złość, coś takiego, bo to nie o to chodzi, po prostu tak wyszło i ludzie powinni dać nam być szczęśliwym po prostu i dać nam spokój, bo to jak ja komentarze czasami czytam, to ja się po prostu dziwię, że naprawdę ludzie są w stanie takie rzeczy pisać o dwójce ludzi, którzy chcą stworzyć normalny, dojrzały związek.